Australia kontra USA w czarnych spodenkach. Kali Meehan. I teraz trafił prawym, krótkim z defensywy. Odchodzący. Bardzo ładna akcja Meehana. Widać, że potrafi troszkę sztuczek technicznych, tej techniki bokserskiej. Słychać, jak ciężko oddycha Bates, no on już przeżywa kryzys kondycyjny. Stara się klinczować, zyskać na czasie. Meehan stara się ciosami w tułów osłabić jeszcze bardziej Batesa i teraz te ciosy sierpowe, no przyspiesza wyraźnie, wie, że taka seria może zakończyć pojedynek. Już się buja Bates. Tylko się broni, nie zadał w tej rundzie żadnego ciosu. I koniec. No, decyzja bardzo słuszna, bo nokaut wisiał w powietrzu. Proszę, jeszcze ring wymyka się spod nóg Batesa. I zakończenie pojedynku. Doskonały lewy prosty, świetna akcja w pół dystansie Meehana, ten podwrótkowy, potem sierpowy, naprawdę z przyjemnością ogląda się w wadze ciężkiej taki repertuar i taką szybkość, jaką zademonstrował Kali Meehan. No to jest dobry bokser, to jest jego 34. zwycięstwo w 37. pojedynku, 28. przed czasem, tylko 3 przegrane w karierze i to przegrane no, naprawdę ze znakomitymi zawodnikami, przypominam, z Denny Williamsem, z Raymondem Brewsterem i Hasimem Rahmanem. No to jest absolutna czołówka światowa. Wszystko gwiazdy. Byli mistrzowie świata. Także teraz popatrzmy jeszcze na powtórkę, ostatnie fragmenty tej walki. Zwycięża sędzia Ingo Barabas, powinien podnieść za chwilę do góry rękę Kalego Meehana. Tak jest. 34. zwycięstwo, 28. przed czasem. Oddajemy głos do studia.